będzie słonecznie, ale kilka stopni chłodniej. W nocy miejscami może nawet pojawić się mróz. Aleksandra Kleszczewnik, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Aurę w Polsce kształtować będzie wyższy znad w Norwegii, który będzie ściągał do nas z północy arktyczne masy powietrza. Stąd w nocy w północnych regionach chwyci lekki mróz do minus 2 stopni, a jutro kolejny pogodny i słoneczny dzień prawie w całym kraju. Słaby, przelotny deszcz pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze dominować będzie niemal bezchmurne niebo. W ciągu dnia nieco chłodniej, od 7 stopni na wybrzeżu do maksymalnie 14 w południowych miastach w Polsce. Sprawdźmy, jak będzie na Dolnym Śląsku. Noc pogodna i bez opadów, ale chłodna. Termometry pokażą od 2 stopni w Wałbrzychu do 4 w Legnicy i we Wrocławiu. I jutro od rana dominować będzie prawie bezchmurne niebo, przez cały dzień słonecznie i bez deszczu, ale chłodniej. Termometry pokażą od 10 stopni w Kłodzku do 12 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie około 1007 hektopaskali. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany. Biometr i warunki na drogach jak najbardziej dobre. I na dzisiaj to już wszystko o pogodzie. Do zobaczenia.